Serdecznie wszystkich witam, witam doktora. Dzisiejszym tematem bądź pojęciami, jakimi byśmy chcieli się zająć, jest to wzmocnienie nauki, koncentracji, procesów pamięci oraz efektywnej nauki języków obcych, zmniejszenie tremy egzaminacyjnej lub wystąpień publicznych. Doktorze, jak to jest, że są dzieciaki bądź chociażby ludzie dorośli, którzy wystarczy, że są na lekcjach i wszystko wiedzą, a są dzieciaczki, które uczą się od rana do wieczora i tak nie mogą zapamiętać i tak. Jak to ma się w ogóle do nauki języków obcych? Pyta pan ogólnie, ja powiem, jak ogólnie to ma się. Czy mieliśmy w szkole trudności z nauką, uczyliśmy się tego, jak się uczyć, jak słuchać na lekcji, bo nieważna jest pamięć, ważna jest koncentracja, umiejętność koncentracji, to jest bardzo istotne, bo pamięć zawsze jest. Pamięć to jest tak jak pamięć w naszym komputerze na dysku. Mamy pamięć stuprocentową, no oczywiście na tym poziomie inteligencji, jakie dziecko spróbuje. Ona jest stuprocentowa, tylko umiejętność podłączenia tej pamięci w taki sposób, jak my tu podłączaliśmy się z panem. Umiejętność podłączenia. Podłączyć się trzeba łatwiej, skoncentrować się na tym, co robię. Jeżeli ktoś, nawet tutaj, pracując przy komputerze, umysł jest rozbiegany, rozweselony, a może jeszcze zmartwiony czymś innym i myśli o czym innym, jak w szkole mówiono, myśli, że o jakich zielonych migdałach czy niebieskich migdałach. Możemy z kimś rozmawiać, patrzeć w oczy, ale do nas nie docierają słowa tego człowieka, bo my myślimy o czymś innym. Dzieci mają bardzo dużo atrakcji, o czym myśleć. O tym telefonie nawet, że mają przy sobie i mogą w czasie lekcji podglądać go tam, oglądać coś innego. Bo nie zawsze pani w dzisiejszych czasach, mówię, może się na tym, to wszystko dopilnować. Umiejętność koncentracji, a koncentracja wtedy jest dobra, kiedy dzieci są spokojne wewnętrznie. Dzieci nerwowe, emocjonalne, histeryczne, depresyjne, z różnymi dolegliwościami psychosomatycznymi mają problemy z koncentracją. I to co mówię, zawsze nie wzmacniamy na tyle pamięć, co koncentracja. A wtedy nauka nam przychodzi z łatwością. I to, co my tu, panie redaktorze, robimy, to czyli realizujemy tą moją ulotkę po kolei. Jak tutaj właśnie zachęcam młodzież, nie tylko młodzież, bo uczyć się trzeba w każdym wieku. Pan powiedział o nauce języków obcych. Jest w tej chwili potrzeba uczyć się języków obcych, nie tylko angielskich, ale inne języki. Mamy te takie tłumacze, które kieszonkowe są, one nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Tutaj, jak pan ma tą ulotkę, to właśnie mówimy o tym wszystkim. Wzmacnianie nauki, koncentracji, pamięci. Procesów pamięci oraz efektywnej nauki języków obcych, zmniejszenia tremy egzaminacyjnej przez wystąpienie publiczne. Ta trema jest w czasie wykładów, bo to nie, jak ktoś jest zdenerwowany po jakichś tam sytuacjach, może domowych, może towarzyskich, koleżeńskich, to trudno jemu się wysiedzieć na wykładach. Wiemy o tym. Hipnoza wspiera motywację do tego wszystkiego, bo za pomocą hipnozy stymulujemy emocjami człowieka i jego wewnętrznymi możliwościami, ambicjami, jednemu zdolnościami jego ukrytymi w naszej podświadomości. Z tym, że zawsze trzeba pamiętać ze stres, lęk egzaminacyjny uszkadza pewne procesy myślowe, no i te funkcje są na tyle niewykonalne, ponieważ stres zabija pamięć, koncentrację. W moim przypadku, dlaczego to jest skuteczne, bo muszę powiedzieć, że
Hipnoterapia jest bardzo skuteczna w wzmocnieniu koncentracji, pamięci, nauki i tak dalej, dlatego że ja stosuję regresję wieku. I jeżeli są blokady przyniesione z dzieciństwa na temat nauki, blokada może być, że no też lenistwo jest, nie chcemy się uczyć, bo mamy wiele, wiele innych atrakcji. Mówię, w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo atrakcji, gdzie nie musimy się tą nauką zajmować. Ja w internecie nawet widzę takie filmiki, wie pan, gdzie pytają młodzież o podstawowych sprawach, a może gdzie Zurych, a gdzie Wiedeń jest i tak dalej, ile świat ma ludności. Maturzyści naprawdę to jest bardzo poniżające, nie potrafią odpowiedzieć na podstawowe rzeczy. Nie wiem, no czegoś tam uczą w szkole, no ale widać, że to tak jak do pracy, można pójść do pracy i wiele efektywnego efektu nie będzie, jeżeli ktoś nie podchodzi do tego poważnie. Dlatego bardzo ważna jest chęć do nauki, a ta chęć zanika u młodości. Regresja wieku potrafi uświadomić temu komuś, sprawdzając oczywiście, bo to jest takie, poprzez regresję wieku sprawdzamy jego podejście do nauki. Jeżeli ono nawet było poparte, wie pan, sugestiami, że nauka niepotrzebna, że można być ministrem, mają szkołę podstawową, a można do tego, a po co się uczyć i tak dalej. No na przykład jest taka wizyta dzieci na parafii i biskup mówi: Jasiu, co chciałbyś robić w życiu? Co chciałbyś, czym się zajmować? A, chcę być biskupem. O, Jasiu, żeby być biskupem, to trzeba specjalną szkołę skończyć. A Jasiu mówi: ja już jestem w specjalnej szkole. Już uczę się w specjalnej szkole. Dlatego te specjalne szkoły mają dużo do życzenia. Także mogą być niektórzy kończąc specjalne szkoły w swojej edukacji. No i kończą tą szkołę na tej swojej edukacji. Już nie muszą się dalej uczyć. Za moich czasów był bardzo mocny doping do nauki. Mówiono, nie będziesz się uczył, to będziesz pracował łopatą fizycznie i tak dalej. No na przykład ostatnie wieści, profesor już tak zdenerwowany, studenci siedzą, bo nie mają słowa powiedzieć, a on mówi: ja nie wiem, parlament ma ograniczone możliwości, czy on was już później przyjmie, no czyli no właśnie, już dalej dopowiedzcie sobie, że w parlamencie też są ograniczone miejsca, także uczcie się kochanie, jak nie będziecie się uczyć, to do polityki pójdziecie, bo już politykujemy. Co działa na poprawę pamięci? Oczywiście są sposoby, no, tak jak dotlenienie mózgu, sport oczywiście. Dobra by była taka wizyta w lesie. No i ruch oczywiście. Częste przebywanie na powietrzu, jak mówiłem, i ta aktywność fizyczna, żeby zdrowie było zbilansowane. Oczywiście dieta, no bo jeżeli ktoś je ciężkie potrawy w McDonaldzie, no to ten żołądek też tak, że zaczyna boleć i słabi jesteśmy, to też potrzeba do tego nawet i preparaty takie, które stymulują nasz mózg odżywczy. Ja mówię o witaminach, dużo mint, które przyczyniają się do sprawienia funkcji mózgu. Dzisiaj mało mamy witamin, mamy te wszystkie przerobione potrawy w McDonaldach czy tych szybkiej obsługi, gdzie napychają się dzieci i puchną właśnie z tego, nie z dobrego jedzenia, ale jedzenia byle czego. A to też wpływa na nasz mózg, bo mózg jest pierwszym stymulatorem, który przekazuje informacje do ciała, do tkanek, komórek, nerwów, i ten człowiek jest spokojny, wyciszony. I jak te potrawy, które są w tych barach szybkiej obsługi, gdzie tam dużo sypią tych
stymulatorów do tego, do pobudzenia apetytu, no to wtedy szybko. Następne pytanie jest: dziecko na lekcjach już musi coś jeść, bo czuje, że już te dodatki żywnościowe, jak pobudzenie apetytu, już zaczyna działać w krótkim czasie. Oczywiście pozbycie się tremy, bo trema jest tym lękiem naszym. Dzisiaj dzieci żyją w dużym lęku. Powiedzmy, jest ten dobrobyt, gdzie rodzice dostarczają wszystko, ale nie dbają o ten spokój wewnętrzny dziecka. A skąd się bierze ta trema? To fizjologiczna oczywiście reakcja jest na organizm, który działa przez mózg człowieka. Pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdzie trzeba wykonać jakąś czynność przed grupą ludzi, wystąpić publicznie, czy zdać egzamin, wygłosić jakieś wystąpienia, a przecież te wystąpienia mamy w szkole podstawowej. Pierwszym wystąpieniem jest przy pani, oczywiście jako tutaj osoba, która ocenia, także i przed klasą, bo klasa jest tą publicznością. Jak mamy problemy w szkole podstawowej z wystąpieniem przed klasą, no to i będziemy mieli w całym życiu swoim, bo my, to nie znaczy, że musimy mieć, tylko uświadamiać sobie, jak ja powiedziałem panu przy każdych przypadkach, że musimy uświadomić sobie swój problem. Nieuświadomienie problemu daje to, że problem dalej się ciągnie. To jak historia. Jak mówiłem, że każdą historię trzeba uświadomić, każdy przedmiot trzeba uświadomić, bo będzie się to ciągnęło. Jeżeli mamy problemy w szkole z matematyką, no to trzeba wziąć jednak tą korepetycję. Jak mamy inne przedmioty, ale na wszystko nie da się wziąć korepetycji. Korepetycje nie mają być ciągłe, tylko mają być doraźne. Takie, żeby można było nadrobić ten zaległy materiał, a nie żeby korepetycje polegały na odrabianiu zadań domowych i przygotowywaniu gotowców uczniowi do szkoły, bo takie znam korepetycje, że na korepetycje idzie się po to, żeby nauczyciel, który daje, przygotował dobrą ściągę na te materiały albo pisał wypracowania za kogoś. No to ja uważam, w takich trudnych, ścisłych przedmiotach korepetycje oczywiście, ale język polski każdy powinien sobie, musi się uczyć tego, bo to jest nasz język rodowy. Pan mówił o obcych językach. Widzi pan nawet to słowo, obcy język, coś dla nas obce. Nasza podświadomość źle odczytuje słowo obce, bo dlatego, że obce to nie jest moje. Chętnie widzimy, jemy to, co moje. Moje. Nasza podświadomość chce słyszeć, że to jest moje, że to dla mnie. Mój dom, moja rodzina, moja nauka, moje życie, moja przyszłość i tak dalej. Już coś obce, to nie chcemy wkraczać w terytorium obcego. Dlatego dobrze by było może nazywać po imieniu. Jeżeli to jest nauka języka angielskiego, niemieckiego, tak. No jeżeli jest to, może być to nauka języków, jak zastąpić słowo obce, żeby nie używać tego słowa. Ja tak myślę, bo nasza podświadomość odczytuje jako coś obcego. I trzeba to przełamać. Ja mam takie pytanie, czy jak to jest, że my ogólnie przyjmujemy taką narrację, że ktoś jest lepszy, nie wiem, z przedmiotów humanistycznych, drugi z przedmiotów ścisłych, czy my po prostu, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy być tak naprawdę genialni ze wszystkich przedmiotów, a nie dzielili się na takich humanistycznych, ścisłych, czy chociażby ktoś ma bardziej możliwości do nauki języków nie obcych, tylko innych. Jak to jest? Czy my po prostu, gdybyśmy chcieli, to potrafimy objąć to wszystko i to bez żadnego problemu? Jak to zrobić? Widzi pan, jeśli takie coś mówię. Jednak nasza natura, nasze życie, tu los, jest obligowany wyższą energią, która kieruje naszym życiem. Z pewnym programem przychodzimy tu do życia. Naszym programem może być to,
Ja zawsze podkreślam, żeby człowiek sobie uświadomił, kim jest. Jestem duszą. Wybieram to życie tu i teraz, na tej ziemi, w tym czasie, w tym kraju, na tym kontynencie, u tej rodziny, czy wejść wieś, czy miasto. I ta rodzina być może mi pomoże, albo może mi dokopie, bo będzie to dla mnie dodatkową motywacją do tego, żebym ja nadrobił to, co nie nadrobiłem w całym poprzednim wcieleniu. Ja nie polemizuję z nikim na temat istnienia poprzedniego wcielenia, bo dla mnie to jest moją terapią, jest w pracy. Człowiek jako całości. Człowiek nie dzieli się na dni czy miesiące, tak jak po dniu następuje noc, po nocy następuje dzień i znowu rano budzimy się. Wieczorem, kiedy kładziemy się spać, to tak jakby umieraliśmy i wchodzimy w naszą podświadomość, w naszą małą inkarnację. Śnimy, bo często inkarnacyjnych snów nie pamiętamy. Pamiętamy nad ranem sny, te, co dotyczą naszego życia. Mamy problemy ze snem. Czyli ja traktuję człowieka zawsze w każdej terapii całościowej. Jeżeli ktoś miał problemy z nauką od samego dzieciństwa, no to trzeba by było jego cofnąć do poprzedniego wcielenia. Z czym kojarzy mu się ścisła nauka? Dlaczego nauka mu przychodzi trudno? Bo pewne problemy człowiek przenosi na obecne życie. Co przenosi? Lęki. Lęki przed nauką również może się do tego, ponieważ ta nauka była wykorzystana w innym celu i on dzisiaj nie chce się uczyć, nie będzie. Nie chce być, nawet w poprzednim wcieleniu być profesora, ale nie chce, dlatego że ta nauka zgubiła jego. No i jakby można by było do tego, no na przykład jest selekcja ludzi, wybieramy ludzi i tak. Mówi, to kto jest profesorem? Będzie tutaj na prawo. Kto jest robotnikiem? Na lewo. Kto jest rzemieślnikiem? Tutaj zostaje. A kto jest szwaczką, kwaczką i tak dalej? I okazuje się, że ci, co nie mieli zupełnie wykształcenia, może byli robotnikami, oni przeżyli ten obóz koncentracyjny, wojnę przeżyli, a ten, co był uczonym profesorem, to nikomu nie był potrzebny, a więc do komory. Miałem te przypadki, ja nie sobie nie wysałem tego z palca, ale takie rzeczy przechodzą tutaj. I w tym życiu nie chcę być profesorem. Jeżeli poprzednim wcieleniu byłem analfabetą, to mam ambicje w tym życiu być kimś ważnym. Kimś ważnym, żeby zdobyć zawód, żeby znaczyć coś dla ludzi, żeby awansować i tak dalej. Bo poprzednim wcieleniu nic nie znaczyłem. Stąd mamy tutaj możliwość w naszych wcieleniach nadrobić to, co mamy deficyt z poprzedniego wcielenia. My w tym życiu tu realizujemy się pod względem deficytu. Jeżeli mamy deficyt w zakresie miłości, to szukają tą miłość. Zazwyczaj szukamy w świecie zewnętrznym tego, co brak w naszym wnętrzu. Proszę sobie wyobrazić, to jest metafora. Idziemy do sklepu i w sklepie, hipermarkecie bierzemy do wózka te towary, które ja potrzebuję, bo ja je nie mam w domu, czyli nie mam u siebie. Tak samo i ze świata zewnętrznego korzystamy z tych możliwości, których nie mamy w sobie, bo nasze pole energoinformacyjne ciągle wzbogaca się. Co nie zrobiliśmy w poprzednim wcieleniu, mamy możliwość teraz to doświadczyć. I reinkarnacja idzie do góry, cały czas jak pierwsza, druga klasa idzie do góry i cały czas zdobywamy wiedzę, mądrość, gdzie dochodzimy do siódmego poziomu, może to nazwać i siódmą klasą, siódmego poziomu. Nigdy reinkarnacja, jak wschodnie kultury i religie wyznają, że będziesz robakiem, czy będziesz to, bo to akurat nasza religia wykorzystuje, ośmiesza te wschodnie i ma rację i słusznie, że wyśmiesza, że będziemy robakami. Reinkarnacja idzie do góry. Jeżeli ktoś w tym życiu będzie wagarował, będzie leniwy, nie chce realizować swojego planu życia, to on zostaje tylko w tej samej klasie. Proszę, w
wyobrazić sobie, jestem w pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, no i nie uczy się w tej trzeciej, to ja mogę zostać w tej trzeciej. Nikt mnie nie wrzuci z powrotem do pierwszej. Nie ma takiej możliwości. To jest grawitacja tylko. Grawitacja ściąga ciężkie energie w dół, tak? To debilstwo opada w dół, ale inteligencja idzie do góry. Psychopaci na dole siedzą, oni nie muszą mieć wykształcenia za dużo, oni mają cwaniacką filozofię podejścia do życia, takiego właśnie. Tam nie trzeba dużo inteligencji, bo psychopata, gdyby miał inteligencji, nie byłby psychopatą, uświadomił sobie, że to nie jest mu potrzebne, robić komuś kuku, albo robić sobie krzywdę, prawda, albo no... Ja też określam problemy alkoholowe psychopatycznym zachowaniem, bo on siebie zabija tym alkoholem i on wie, że nie tylko siebie zabija, my rozmawiamy o alkoholu i rodzinę. Nie chcę się dużo rozwodzić, żeby tutaj wyjaśnić te sprawy, żeby nie wierzyć w reinkarnację, która cały w tym w tamtym wcieleniu albo którymś byłam królewną. Już takie miałem. Miałem faraonów, miałem Chrystusów, Jezusów miałem, miałem Napoleonów moich, no ale tym się już zajmuje psychiatria, takimi właśnie Napoleonami, księżniczkami albo królowymi. Ona się zajmuje, tam lekarz wie, jak sobie poradzić z tym, żeby sprowadzić ją do poziomu trochę. No, trochę tam do tego. My idziemy do góry i ciągle, jeżeli ktoś mi będzie w sensie opisywał, że on był poprzednim wcieleniu, może i tym profesorem, to dzisiaj już powinien być jakimś człowiekiem na poziomie, prawda? Albo pełnić funkcję jakąś polityczną do tego niesione. Mówią, że nie ma przypadków, ale pewne sytuacje są przypadkowe, bo nieraz się uda jak kurze ziarno, ślepej kurze ziarno wpaść pod kogoś, podwieścić komuś, żeby awansować. Dlatego funkcjonuje taki dualizm tutaj na ziemi, dobro i zło. Gdyby tego nie było, nie mielibyśmy jakoś od razu iść do przodu. Religia nasza też wykorzystuje to, że ktoś mówi, ja w poprzednim wcieleniu byłem tu i tu, ja w poprzednim wcieleniu to i to robiłem. Ja mówię, że nigdy w poprzednim wcieleniu człowieku, i tu sprowadzam znowu w gabinecie do poziomu, nigdy nie byłeś w poprzednim wcieleniu. Ty jako Kowalski nie istniałeś. Jako Kowalski ty się dopiero w tym życiu urodziłeś. Nigdy w poprzednim wcieleniu nie miałeś tego ciała, albo szuka znamion jakichś na ciele, albo szuka jakiś nos wykrzywiony podobny do fotografii gdzieś tam historycznych. Nigdy nie istniałeś ty jako twór materialny, genetyczny. Twoja dusza istniała tylko w tamtym wcieleniu i dusza potrzebuje tego doskonałości. My nic nie znaczymy, jesteśmy takimi robotnikami dla duszy na usługach, tylko że nasze ego ma ciągle ten konflikt taki z naszą podświadomością, nie wierzy w nią. Jak dziecko nie wierzy w matkę, że matka mówi prawdę, prawda? Rodzą się dwoje dzieci, bliźniaki, już przy wyjściu odłącza się pompowinka, już czuje się, że trzeba jedno, mój Boże, będziemy umierać, już koniec wszystkiego, nie chce mama nas karmić, nie chce ktoś tam, nie da mamy jedzenia, już się za ciasno tu robi, o mój, nie martw się, na pewno jak się, na pewno urodzimy się drugi raz, o mój, co ty opowiadasz, jaki drugi raz, koniec już wszystkiego, umieramy, a ten pesymista mówi, wiesz, ja myślę, że może mamy nóżki, to będziemy chodzić, będziemy jeść, bo mamy usta, mamy rączki, to coś będzie. On mówi, co ty w takie rzeczy wierzysz? Tam nie ma nic, koniec świata. Gdyby tam było coś, to ktoś by wrócił i nam powiedział, że coś jest tam, prawda? Dla tych rodzących się dzieci powiedziałby nam z drugiej strony. Ale nikt nie wrócił tu z powrotem. My rodzimy się, umieramy. No i ten optymista tego pesymisty przekonuje o tym, że coś dalej jest. Tak i po naszym życiu jest coś i przed naszym życiem jest coś. Nie stoimy na miejscu i nic nie jest prawdą, że cofamy się do tyłu. Cofać się do tyłu można jak w szkole,
po prostu wariować i stać w miejscu. Niektórzy do przodu. Niektórzy kończą edukację na poziomie szkoły podstawowej. Ja czytałem statystyki, że w świecie chyba, nie podaje się w Polsce, że jest 10%, około 10% analfabetów. Czyli oni nie muszą, nie chcą się, niepotrzebne im. Oni przyszli tu tylko egzystować. To są cienie w naszym życiu. Oni nie przyszli się tu realizować, podglądać innych ludzi. 10% analfabetów. Niektórzy pozostają na tym poziomie, a niektórzy awansują. To, co mówi pan o nauce, to jest właśnie ambicja człowieka, uczyć, zdobywać zawód. Nas uczono kiedyś, moje roczniki i młodsze, żeby człowiek ambicje miał, zdobyć jakieś stanowisko, żeby tytuł zdobyć i tak dalej, bo to było w takich rodzinach propagowane. Ta nauka, podwyższanie kwalifikacji, porównanie z robotnikiem. Dzisiaj już nie ma straszyć dzieci czym, że jak nie będzie się uczył, to co? To będzie biznesmenem. A ja często spotykam, proszę pana, że przychodzą do mnie już teraz mniej dzieci, bo dziećmi zajmuje się mój syn Leopold, który miał biofizykę i badanie fal mózgowych. To też bardzo jest to korzystne tutaj, kiedy zaburzone są fale mózgowe. Pytam się, młodych ludzi często pytam, co chciałby robić. Wszyscy powiedzieli mi, że chcą być biznesmenami. Nie mówią o szkole, o kwalifikacji, tylko o biznesie. On chce zarabiać pieniądze. Tak doszliśmy do tego już sufitu materii, gdzie tylko materia jest przepiewana. Tylko dyskusje w domu na temat, ile kto zarobił, ile kto ma, a nie co ma w głowie. No wracamy teraz, co my możemy tu pomóc im. Oczywiście regresja wieku, biofizyk polecam tutaj. Też mogę na ten temat, i Leopold może powiedzieć, może można po dzisiejszym spotkaniu polecam nawet rozmowę z nim, przedstawiłby, jak działa biofizyk. Teraz, kiedy my rozmawiamy, mózg aktywny to jest 14-16 Hz. Kiedy idziemy, to 8 godzin powinniśmy być co najmniej 6 godzin aktywni. No w szkole tego nie ma, bo w szkole jest 8 godzin są dzieci. Ich mózg nie wytrzymuje tego, to jest oczywista sprawa, liczę nawet z przerwami. To jest w stanie teta. Stan alfa to jest stan relaksu, odprężenia. To jest ta druga ósemka, jak 24 godziny mamy na dobę, 8 godzin uczymy się, 8 godzin odpoczywamy, 8 godzin śpimy. Tak jesteśmy zaprogramowani przez naturę. Czy ktoś przestrzega to powiem, że nie. Mało kto. No są ludzie, którzy rzeczywiście żyją lajtowo i cały czas się bawią w życiu. To też tacy są, ale są ludzie, którzy pracują aktywnie. Czyli kiedy odpoczynek, jesteśmy w stanie alfa, odprężenia, rozluźnienia, uspokojenia myśli i jesteśmy w takim stanie lajtowym. Kiedy idziemy spać, to wchodzimy w stan teta i delta. To jest taki stan przedsionek snu, kiedy jesteśmy znużeni, koncentrujemy uwagę na tym, co w danej chwili się dzieje, czyli zasypiamy. Dzieci, które używają tego typu laptopy, cały czas skoncentrowani są na tym światełku jednym i ta nić AKA, która tutaj od trzeciego oka do tego komputerka, ona cały czas buduje się, pogrubia się. Dziecko może rozmawiać z mamą, mama mówi coś zrobić, on potakuje, bo on cały czas jest w tym kanale myślowym, który zbudował sobie poprzez cały czas kontakt z tym telefonem. Gdzie chodzi, tam cały czas ma w swojej wyobraźni ten film, który ogląda. Mogą być to bajki, mogą być to inne gry. Cały czas buduje. Kiedy dojdzie ten czas, a już dochodzi, kiedy te telefony odzabiorą, bo nie będą już potrzebne, to będziemy mieli poprzez mózgu, poprzez przekaźniki neuronowe, to są właśnie te grafeny, które nam tam aplikowano, połączenie z tym G5. I będziemy
sterowanie od tego. To jest taka przyszłość, ale myślę, że to nie jest przyszłość, bo przyszłością jest tak, że to ludzie godzą się na pewne rzeczy. To nie jest tak, że tak musi być, to nie jest prawda. To ludzie się godzą na pewne rzeczy i pozwalają sobie, żeby nimi manipulowano. Tak, żeby umieć zachować te stany. Oni wprowadzają nas, ja mówię oni, ta nowa technologia, inteligencja nowa wprowadza nas w ten stan, żeby jak najszybciej podłączyć nasze mózgi, to jest transhumanizm, podłączyć pod to G5. Jak najszybciej to się dzieje. Ale rodzice powinni ratować swoje dzieci, odstawić te komputery. Kiedyś przychodzili do mnie młodzi ludzie, no rodzice z dziećmi, żeby z komputeromanii leczyć, wyprowadzać, a teraz nie ma takie czegoś, coś takiego już się nie używa w szkole komputeromania, bo to stało się jakby przedmiotem, podręcznikiem komputer, gdzie uczono dzieci, że to zdalne nauczanie nauczyło, że dzieci nawet rano nie wstawały z łóżek, tylko w łóżku uczestniczyli w zajęciach przez cały dzień, w szkolnych zajęciach przez cały dzień, tam się zgłosić jestem i dalej bawił się tam w domu czym chciał. To taka nauka była, ale to było przygotowanie do tego tak zwanego właśnie człowieka komputera. Człowiek komputer. No jak ktoś się tym interesuje, to wie. Nie chcę o tym mówić, bo my mamy mówić, jak z tego wyprowadzać. Właśnie biofeedback, hipnoza pomaga wyprowadzić i zrównoważyć półkulę mózgowej, prawą i lewą półkulę mózgową, żeby jednak te półkule ze sobą współpracowały. Bo teraz obecnie dzieje się tak, że nowa generacja, to G5, to jest nowa generacja, ma odłączyć prawą półkulę od lewej półkuli, czyli prawą mamy od tyłu, lewą mamy z przodu. Lewa półkula to jest nasze 3% te wiedzy, którą my mamy. To jest taki umysł operacyjny, roboczy, który służy tylko do myślenia, do pracy, przetrwania, jedzenia i nic więcej, spania. A nasza podświadomość jest to magazyn naszej wiedzy, potęga podświadomości, mówi się, to jest 90% naszego potencjału mózgu, który my mamy w prawej półkuli. Jeżeli uda się rozdzielić te półkule, a już się to dzieje, bo naszym będzie tą prawą półkulą G5, to źle będzie. Ale ubolewam nad tym, bo jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu mówiło się o komputeromanii. Teraz nie ma tego komputeromanii, nie istnieje w szkole, bo wręcz przeciwnie. Jak nie masz komputera przy sobie, to nie powiem, że źle jesteś widziany, ale nie jesteś przygotowany do pracy z nauczycielem, bo nauczyciel nauczą to, że on staje się przekaźnikiem informacji, bo zawsze nauczyciel był tylko przekazem tej wiedzy, którą im dawano. No cóż, pytał pan mnie, jak sobie poprawić z tym. Oczywiście, no ja myślę, że powinniśmy więcej być aktywni fizycznie, psychicznie, sporty, rekreacja. No dzieci dawniej było widać na podwórkach, teraz nie, tylko w komputerach siedzą. No i to żywienie prawidłowe, żeby były te składniki w żywności, które no, potrzebne nam jest jako paliwo dla naszego mózgu, bo wtedy mózg działa sprawnie, kiedy to paliwo mamy. No i trzeba ćwiczyć mózg, trzeba więcej się uczyć. Dzisiejsza nauka to jest tak 3Z. Zapamiętaj, zdaj i zapomnij. To jest 3Z. Tak to uczy się w szkole. Nie musisz już później pamiętać. Masz tylko powtórzyć, co mówił ci nauczyciel i co przeczytałeś, co ci przekazano. Czyli człowiek cały czas wchłania to wszystko i ma to przekazywać. Nie myśli swoim rozumem,
bo między rozumem a wiedzą jest, mówiłem już chyba o tym, że jest duża, duża różnica i przepaść. Rozum dotyczy naszej podświadomości, naszej duszy, naszego ja wyższego. Wiedza dotyczy naszego ciała i naszego logicznego umysłu. Rodzimy się z czystą kartką, niezapisaną tabula rasa, na której jest czysto, nic nie ma. To jest właśnie świadomy umysł. I na tym, w tym świadomym umyśle zapisują się nasi wychowawcy, rodzice pierwsi, nauczyciele, nasi mentorzy, średnia szkoła ucza i nawet praca. Jest tylko zapisywaniem tego i on ma to robić, co jest. Nie? Myślenie, rozum daje myślenie. Rozum to jest inteligencja człowieka, z której powinien korzystać. Dzieci inteligentne już się rodzą, mądre się rodzą, a wiedzę nabywamy w ciągu życia. Także wiedza do rozumu ma się nijak. To jest co innego. Można być profesorem i mieć dużą wiedzę, oczytaną, oklepaną, nawet wiedzę sprzed 50 lat, kiedy ten profesor był studentem. On ma tą wiedzę i on powtarza to jak papuga. To samo, na każdych wykładach to samo. Jak pan by zapytał jego o nowe wiadomości, on nie wie, bo jemu niepotrzebne. On ma tylko sprzedać to, co on kupił 50 lat temu. To jest wiedza, proszę pana. I to, za taką wiedzę można dostać tytuł profesora. No bo tu nie trzeba rozumu do tego. Przepraszam za niektórych, którzy mnie słuchają, żeby nie obrazili się, ale my mamy doświadczenie ostatnich 4 lat, gdzie ci z tytułami, proszę pana, chowali się za plecy prostych ludzi. Oni nie mówili, ja nie wiem, czy ja kogo, ja nie wiem, czy ja myślę dobrze, ja myślę, że to tego. Dopiero to był taki egzamin dla nas wszystkich. I te autorytety padają. No takie przyszły czasy apokalipsy, gdzie prawda wychodzi. I prawda pokazuje nam, że to, co dotychczas uważało się za autorytet, za wiedzę, no, stało się tym niewiedzą. A wiedzą prości ludzie. Ci właśnie, którzy urodzili się inteligentni, urodzili się z rozumem, rozumowanie, myślenie, analiza, interpretowanie. To trzeba się uczyć w szkole, a nie tylko naucz się, zapamiętaj, zdaj, zapomnij. I tak jest. Dlaczego tej wiedzy nie mamy? Czyli jak się pracuje w... Halo? I tak niestety jest od wielu, wielu lat, bo to tak naprawdę powstała szkoła, doktorze, prawda? Ze względu na to, że jak zwykle goni nas trochę czas, ja chciałbym jeszcze doktora zapytać się na temat wystąpień publicznych. Jak to jest, że jedni czują się przed kamerą jak przysłowiowa ryba w wodzie, drudzy potrzebują różnych lekcji, chociażby dużych prób wystąpień. Czy to nie ma czasem połączenia tego typu, że rodzice od małego powtarzają dzieciakowi tego nie rób, to wstyd, to i później to z biegiem czasu wszystko zostaje w podświadomości dziecka, które później tak jakby nie umie otworzyć się na szerszą publiczność? Czy jedno z aspektów, które pan mówi, proszę dalej. To, co pan powiedział o rodzicach, to też ma znaczenie, ale ono nie ma. Dzieci się rodzą już, niektórzy naprawdę mądre i inteligentne. To można widzieć. Odważne, pewne siebie. Choćby pan tępił tą pewność siebie. On w każdy ciekawski jest, w każdą dziurę wejdzie. A drugi czeka na tym, nie, to mamusia za ciebie zrobi. Mamusia cię do szkoły odprowadzi. Nie idź, bo wiesz, bo tam nie przejdź, bo to droga jest. Tam ludzie chodzą, ktoś cię ukradnie. Kominiarz się weźmie do worka, policjant cię zabierze i jeszcze inne babę jagi nawet mogą wymyślać sobie po to, żeby dzieckiem manipulować. Nie, dać wolność, żeby ono pokazało, że ono potrafi. Im więcej dziecko dostaje tej wolności, no to musi, staje się odważne, staje się przebojowe, musi o coś zwalczyć, zapytać w drodze, a może on zabłądził i może zapytać, proszę pana, który pociąg jedzie do miłości na przykład, a pan mówi, to nie ten,
pociągiem nie dojedziesz tam na przykład, a który pociąg jedzie do domu, no właśnie. Także, że to jest odwaga, pewność siebie. Dawniej ludzie byli bardziej pewnie odważni. Ja proszę pana powiem, że za czasem komuny, komuna nas dużo nauczyła. Przedsiębiorczości, zaradczości, walki o swoje należne miejsce. Teraz młodzież po studiach dostaje stanowiska, nawet fundowane stanowiska, które są już przygotowane, jak kołyska przed urodzeniem, już gotowa jest i już jemu dziewczynę nawet wybrano. No, w moich czasach walczono o to wszystko i ludzie awansowali od robotnika wzwyż. Dzisiaj awans dostaje się zaraz po studiach, dlatego że jest się. Ale ja dziękuję za taką pracę w korporacji, bo tam się nie rozwija. Tam trzeba robić, jak ten mówi, przysłowiowy biokomputer. Wykonuje się dane czynności, które są opracowane, zakres czynności. Wystąpienia, panie redaktorze, publiczne, czym są inaczej? Występem przed odbiorcami. Mam odbiorcę, i pan mnie, jeżeli ja rozmawiam z panem, no są ludzie, którzy będą rozmawiali, ale już trzeci, to nie. Pobudza się wtedy u niego lęk. Lęk przed niepewnością, przed krytyką, przed ośmieszeniem, przed jeszcze czymś, no, obgadaniem, a może nie tak jestem ubrany, a może nie tak mam włosy uczesane, rozdekoncentrowany człowiek jest wtedy. No i myślę, że tutaj ta wystąpienia publiczne, jak panu powiedziałem, rodzą się już do już przy tablicy szkolnej, już w przedszkolu wystąpienia publiczne. My wiemy z autopsji życia, że jak było, jeden był wycofany, choćby nie wiem jak go ciągnął, a drugi odważny, idzie do przodu jak burza. Jak burza. Dobre przygotowania, przygotować się trzeba do wystąpień publicznych. Nawet jeżeli ktoś ma tremę, to niech stanie przed lustrem dużym i stanie i mówi do siebie. Czuję się dobrze, wspaniale. Pozbywam się wszystkich emocji, lęku, strachu. Nawet sobie przywołać w swojej wyobraźni, czego ja się boję. Boję się wystąpień publicznych. Nie chodzi o to, że ja bym je kasował, wyrzucam te wystąpienia. Nie, przewołam sobie przed lustrem to najważniejsze wystąpienie, kiedy ja byłem skompromitowany. Byłem skompromitowany, byłem zmęczony, a może ktoś mnie ośmieszył z sali i pokazał, w Damaszku siedzi diabeł na daszku, albo tu rozpraszał ktoś. Także, żeby umieć się na sobie skoncentrować. I to otwarcie się, spontaniczne otwarcie na ludzi, no a przede wszystkim trzeba mieć pewność to, co ja chcę przekazać. Jeżeli ja nie mam pewności tego, no to będę się bał, że będę skompromitowany. A więc nie jest tak, że każdy stanie i będzie mógł może swoje zdanie powiedzieć, ale nie znaczy, że ono będzie zgodne ze zdaniem innych osób. Ja pamiętam, kiedyś programowałem profesora z Politechniki, bo miał jechać na wystąpienie tak zwane publiczne, na spotkanie naukowców w Warszawie, w Nowym Jorku chyba, czy w Chicago. No i ten, i programowałem, że stajesz przed salą, głowa uniesiona do góry, mówisz spokojnie, zwięźle na temat. Jeżeli czujesz się zdenerwowany, zwracasz uwagę na osoby, które są w sobie przychylne. Na pewno nie patrzymy na te, co grają mi na nosie albo mówią kuku, kuku, tylko na te, co potwierdzają, jakby mamy komunikację z tymi osobami, które nam są przychylne osoby. I programowałem jemu przez kilka spotkań. Później po powrocie z Nowego Jorku dzwoni do mnie i mówi, że chciał koniecznie ze mną porozmawiać. Umówiliśmy na spotkanie. Mówi, wie pan co, ja nie wiem, co się takiego wydarzyło, ale muszę z panem porozmawiać. Ja będąc tam, w tym czasie, kiedy mówię, wygłaszam swój projekt, to jest Politechnika, zaznaczam, i w głowie mi się włącza déjà vu. Ja tu już byłem, ja to widziałem. Ja biorę
No przecież ja już to robiłem kiedyś. Jak to jest? Ale mówię, to jeszcze by nic takiego. Jesteśmy na kolacji, gdzie zaprosił mnie kolega profesor, no i mówi, siadłem koło żony profesora i ona na temat, wiedząc, że z Polski, rozmawia na temat, jak tam i tak dalej, bo tak było Polską zainteresowana. I znowu mu się właśnie uderzyli. Przecież ja to już byłem. Taka kolacja była chyba. Coś takiego jak za mgłą widzimy. I później znowu, kiedy następne wykłady, no ale już nie wiem czemu, kiedy przyszedł do mnie, ja mówię, pamięta pan, jak pół roku temu pan był u mnie. To, co pan widział tam, to ja panu wszystko mówiłem. Ja panu mówiłem, że stoi pan przed publicznością, mówi spokojnie, zmieńczę na temat, ma pan wiedzę, mądrość, doświadczenie swojej wiedzy i skupia uwagę pan na treści wypowiedzi, nie jakości, tylko treści. Może pan zaślinić się, zasmarkać, ale dalej będzie pan mówił o treści swojej wypowiedzi. A to rzeczywiście, że tak. To pan mi to wszystko mówił. Tak, mówiłem panu, że nawiązuje pan kontakty, przyjmuje inicjatywy w takich kontaktach, spotkania z ludźmi życzliwymi i w tych spotkaniach pan wypowiada swoje zdanie. Pana zdanie jest bardzo... A rzeczywiście, uśmiech się mówi, to pan mi to wszystko mówi i to jest też... Tak, to jest déjà vu. To jest to, co pan może sobie wyśnić, nawet przed wyjazdem do Ameryki, że pan będzie. To są nasze marzenia i te marzenia jemu wszczepiłem. Tak samo jak ktoś przychodzi do mnie i mówię do niego, jesteś świetnym, doskonałym mówcą, mówisz mądrze na temat, przejawiasz entuzjazm do tego, co wypowiadasz, fascynujesz ludzi, ludzie biją ci brawo, jesteś zadowolony, popatrz jak teraz ludzie są życzliwie ustawieni do ciebie, uśmiechają się i tak dalej, i cały jego czas nakręcam na to wystąpienie lub egzaminy. Na przykład, jeżeli u mnie jest ktoś, ja jego koduję, programuję, uczysz się łatwo, szybko, efektywnie. Twój mózg jak niczym miękka gąbka wchłania wszystko, co czytasz, pamiętasz. Potrafisz się skoncentrować na tym. Twój mózg jak światło lasera wyszukuje nowe tematy i wiedzę, mądrość, doświadczenia. Uczysz się języków obcych, przyswajasz łatwo języki, łatwo mówisz w języku angielskim, niemieckim, wypowiadasz swoje zdanie. Jesteś zadowolony z tego, kim jesteś i tak dalej. Same superlatywy wypowiada się, jak ja jego wprogramuję, ten program w podświadomość, to on jemu w danym momencie wyświetla się jak film. I on postępuje tak, jak został zaprogramowany. To jest programowanie w pozytywnym kierunku. Kodujemy na wszystko. Na sukces, dobrobyt, majątek, na naukę, koncentrację, pamięć, przyswajanie wiedzy. Możemy mówić komuś, jak pan mówi, że będziesz świetnym profesorem, doskonałym. Przychodził do mnie chłopak przez 8 lat z autyzmem. Ja jemu zawsze mówię, będziesz świetnym profesorem. I dzisiaj on studiuje. A miał bardzo duże problemy i on chce być profesorem. Pytam, co on będzie dalej do tego i dalej. Możemy pewne rzeczy mówić. Tylko, że no, wie pan, dobrze, żebyśmy mówili człowiekowi to, żeby to było zgodne z jego programem, z którym on przychodzi na ziemię. No bo on może nie przychodzi na ziemię, żeby być profesorem, ale przychodzi, żeby realizować się w tym, może i w polityce, może w innych częściach. I on to czuje, że trzeba jego programować w tym kierunku, w którym czuje. Także jeżeli zapytał pan mnie o tą wystąpienia publiczne, naukę, koncentrację, pamięć, przyswojenie wiedzy, naukę języków obcych, a nawet naukę przedmiotów, które mogą być trudne z różnych powodów. Nawet w większości te przedmioty, które nie chce się ktoś uczyć, ma problemy z nauczycielem, bo nauczyciel jeździ po nim, na przykład matematyk albo inny, że on nie przepuści, że on, to jego przedmiot jest ważny. Może podejść do każdego dziecka inaczej, bardziej indywidualnie, ale traktują to w szkole grupowo wszystkich jednakowo. No i
i to już jest, bo to są moje te korepetycje, które nazywam korepetycją, mówić człowiekowi, jak ma reagować w takich sytuacjach, gdzie zwykle reagują negatywnie, żeby mówić jemu nawet to, bo wielokrotnie przychodzą osoby, które mają problemy z nauką języków obcych. Mówię, że nauka daje ci korzyści, możesz rozmawiać w języku angielskim, jeździć po świecie, poznawać ludzi, jakie masz sukcesy, podróżujesz i nawiązujesz kontakty, w takich kontaktach jesteś szczęśliwy, zadowolony, rozwijasz się i tak dalej, czytasz, korespondujesz z ludźmi w innych językach i nauka stwarza ci przyjemność, radość, zadowolenie, że jesteś doskonały w tym wszystkim. Jak najwięcej mówić, żeby ten deficyt, który ma w sobie, jak pan powiedział, że rodzice to mówią, najlepiej spychać sprawę na rodziców, jest, bo rodzice już dawno może nie istnieją w tym życiu, ale rodzice są, uczą dzieci to, co same potrafią nauczyć. Rodzice nie kończyli uniwersytetów, żeby dzieci uczyć, ale no, mają to wiedzę, jak im przekazano z życia. A więc ja bym uważał, że każdy człowiek jest innym programem i każdy człowiek przyszedł tu się realizować. Najważniejsze jest, tak jak w czasie seansu hipnotycznego, żeby wykryć predyspozycję tego człowieka, żeby porozmawiać z nim, co chciałbyś robić i wtedy programuje jego, że jesteś świetnym inżynierem, projektantem, a może i robotnikiem, rzemieślnikiem. Jesteś potrzebny ludziom. Ludzie cię szanują, uważają za twoją wiedzę, za twoją fachowość, mądrość i tak dalej. Także każdy chce być tu w życiu potrzebny. A żeby być potrzebny, trzeba się uczyć jednak na to, żeby jednak ten zawód, który będziemy wykonywać, był od nas uzależniony, żebyśmy byli inicjatorem tego swojego zawodu i sobie jego wymarzyli. Jak przychodzi do mnie pani tutaj i rozmowa jest z mężem i on mówi, jak ma, jak ten, jak pani, ma pan wspaniałą żonę, taką kreatywną, twórczą, wygadaną, a ona mówi, wie pan, bo ja się, zaraz, bo to chodziło, że o męża, że pan taki cichy, spokojny, a ona mówi, bo ja się o takiego sobie wymarzyłam. A czy on wymarzył sobie taką? No chyba też wymarzył, bo jego mama była taka, jak ona jest akurat. Tak też sobie mógł wymarzyć sobie, no bo nie miał dalszych marzeń jakichś, nie realizował. Także nawet w małżeństwach ludzie realizują swoje marzenia, bo to, co w małżeństwie, w życiu i w zawodzie, to są nasze marzenia, które realizujemy. Nie bójmy się ludzi marzeń i marzenia rozwijajmy od dzieciństwa. Niech nasza inteligencja i rozum pozwoli, żeby zdobywać wiedzę, żeby tylko wykonywać dany zawód. Każdy w innym idzie zawodzie. Pan nie musi się znać na, może na czym, na truskawkach, czy na czym innym, czy coś o robieniu, czy hydraulice. Pan zna się na swoim, a ten zna się na swoim i każdy nam jest potrzebny. Jeżeli by było, można było tak powiedzieć, że my ludzie mamy segregować, kto nam potrzebny, tam na górze jest ta segregacja. Każdy przychodzi tu na ziemi, jakoś trafia do swojego zawodu, trafia do swojej, bo on w swojej wynajduje to, po co on tu przyszedł, po co on ma się rozwijać, w jakim celu ma to robić, gdzie ma, po co przychodzi tu na świat, czyli jego dusza. Dlaczego w tym miejscu, w tym czasie, a może na wsi? Po to, żeby los chciał, żebyś się nauczył tam czegoś na wsi i możesz się uczyć. Dlaczego u biednej rodziny? Dlatego, że ja wybieram sobie z góry, jako mój cenzor wybiera tą rodzinę, że ta rodzina może mi dać i nawet dokopać po to, żeby mnie motywować, a nie mnie pieścić, bo nie przyszliśmy tu na ziemię, by być rozpieszczani, ale uczyć się czegoś. No, nauka jest nieraz trudna, ale bez nauki nasza dusza nie będzie się ewoluowała i nie pójdzie na wyższe poziomy. Bo oprócz siedmiu tych poziomów, które mamy, jak siedem nieb, siedem tych światów, bo te siódemki przewijają się w naszym życiu, ale jeszcze idziemy po tej obszarze jakby białym, czyli tej mlecznej drogi, idziemy na wyższe wymiary. Galaktyki są inne i nauka będzie przed nami. Jeżeli macie teraz problemy z nauką,
to może będziecie powtarzać te klasy. Nie daj, potrzeba, trzeba się uczyć, bo dalej będziemy się uczyć. Nawet, proszę Państwa, idą na, po śmierci w ten świat astralny, tam też jest nauka. Tam też uczymy się czegoś. Czegoś doświadczamy. Ewoluujemy się, ewoluujemy się. Tak jak mówi nasze znane powiedzenie, człowiek uczy się całe życie, prawda? Z każdym wywiadem. My również się uczymy. Ludzie tak naprawdę korzystając z każdego swojego dnia życia również czegoś się uczą. Zawsze sobie powtarzamy, że mnie już w życiu nigdy nic nie zaskoczy, a tak naprawdę za chwilę dostaniemy kolejną lekcję od życia. Doktorze, właśnie minęła ponad godzinka naszego wywiadu, także ja myślę, że czas już na małe podsumowanie. Myślę, że jeżeli ktokolwiek z Was próbuje jakichś nowych rzeczy w swoim życiu, może to nie zawsze wychodzi od razu, a bardzo tego pragnie, to być może warto skorzystać z doktora usług, który pomoże Wam w jakikolwiek sposób ukierunkować się poprzez hipnoterapię i inne sposoby, takich, w jakich doktor jest tak naprawdę najlepszy. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze proszę doktora o małe podsumowanie. Podsumowanie, panie redaktorze, będzie tutaj. Te nagrania autohipnozy, które należałoby sobie słuchać na pamięć, koncentrację, naukę, pokazuję tutaj Państwu. Tu na obrocie jest opis autohipnoza Kaczorowskiego na wzmocnienie pamięci, koncentracji, efektywnego uczenia, zapamiętania, usprawniania zdolności językowych, wystąpień publicznych, które pozwolą Ci uzyskać sukces osobisty, zawodowy, uwolnić się od złych nawyków. Nawyki. Musimy likwidować te, co były nawyki w szkole. One nie mogą być już na studiach, bo inaczej uczymy się. Nie mogłyby w życiu szkolne nawyki. Musimy nawyki zmieniać. Twoje życie nabierze barw radości i zapamiętanie stanie się łatwe i naturalne. Wszystkie informacje, które kiedykolwiek dotarły do Twojej podświadomości, będą dla Ciebie w każdej chwili osiągalne. Nasza podświadomość wszystkie przechowuje informacje. To jest magazyn. Autohipnoza spowoduje, że Twój umysł będzie bystry, przenikliwy, a nauka będzie sprawiała Ci same przyjemności. Twoja pamięć stanie się niezawodna, a koncentracja podobna do światła lasera, czysta, silna, pełna energii. Oczekiwane przyjście Ciebie efekty zmian pojawią się na pewno. To ja zapewniam. W ten sposób sam zaprogramuj swój umysł na idealną koncentrację, pamięć, naukę. Tu na odwrocie. Tu jest nauka języków obcych. Nazwana jest autohipnoza na koncentrację, pamięć i naukę języków obcych. To polecam. Dalej następna koncentracja synchronizacji półkul mózgowych. Tu jest. Także ja przy tych koncentracji mam kilka nagrań. Ja mówiłem, że już 40 mam tych nagrań. Tu jest synchronizacja półkul mózgowych, która jest już ponad 20 lat. Tą mam od początku, 25 lat. Tą mam nagranie i ono cały czas jest aktualne. Synchronizacja bardzo świetna. Nagranie sztuka afirmacji w relaksie. I to jest nagranie, no nie przypomnę tutaj, z 2002 roku. Dobra. Tu jest imagoterapia w pracy z podświadomością. I tu praca podświadomością polega na twórczych wyobrażeniach. Praca, umiejętność pracy swoją podświadomością, żeby jednak w naszą podświadomość wprowadzić twórcze obrazy zdrowia, radości, miłości i szczęścia, tego co chcemy. No oczywiście, o czym mówię, ważny wypoczynek, ważne jedzenie, ważny jest spokój w domu, to jest właśnie to. I magoterapia w autohipnozie, to jest właśnie to nagranie, które uwalnia nasze blokady, byty czy przyczepy różnego rodzaju, to na bardziej duchowe jest. No i oczywiście przy tym wszystkim zalecam poczucie swojej wartości, pewności siebie. Bez tego nic nie zrobimy, bez tego w domu się zamkniemy i nie będziemy z domu wychodzili do o co?
niektórym naszej władzy psychopatycznej chodzi. Zamknąć ludzi w domu. Nie pytamy, dlaczego do parków nie chodziliśmy, dlaczego szkół nie chodzili, tego kościołu ludzie sobie nie chodzili. Nie pytać, wykonywać polecenia. A żeby tego nie robić, to większe poczucie swojej wartości, a przede wszystkim godności, bo tego nasza dusza pragnie. No to już resztę nawet. A tu panu dla ciekawości pokażę to. Kiedyś, 4 lata temu, opracowałem uwolnienie koronawirusa. W kwietniu 2000 roku, już będzie w kwietniu, 4 lata, to funkcjonuje. Każdemu to bezpłatnie wysyłam. Na spotkaniach publicznych rozdawałem to wszystkim za tego. Naprawdę były podziękowania, że ludzie już nie bali się tak, jak wcześniej się bali, bo ich wystraszyła telewizja. Chcemy żyć spokojnie, No to już dalej nie powiem, bo... Przypomnijmy jeszcze, że każda osoba, która skontaktuje się z doktorem bądź do mnie, nawet chociażby przez kontakt w komentarzach, dostanie 2 wybrane płyty przez siebie za darmo. Poprzez wysłanie linku na pocztą mailową bądź przez jakiś inny komunikator. Tak. Dobrze, także... Doktorze, serdecznie dziękujemy, że widzowie byli kolejny raz z nami. Myślę, że znowu udało nam się odpowiedzieć na nurtujące bardzo wiele osób pytania i kwestie. No i zapraszamy na kolejny wywiad w następny piątek. A ja państwa przepraszam za to, że ja, ale dzisiaj miałem koło siebie informatyka, który mi pomagał połączyć się, ale to są, jak to... Nie wiem, może ja nie mam jakoś szczęścia. Dlatego myślę, tu już zapowiem, czy na Zoomie możemy rozmawiać, jak państwo też mogliby wchodzić na Zoom. Rozmawialiśmy, człowiek uczy się całe życie. Całe życie uczymy się, proszę bardzo. I będziemy się dalej uczyć. Ja jestem wytrwały. A kto jest wytrwały, to dojdzie do celu. Nie zrażać się niczym. Nawet jakbyś to powiedział, że jesteś głupi. Dla kogoś możemy być, dla siebie jesteśmy mądrzy zawsze. I proszę pamiętać, lustro jest odbiciem naszej rzeczywistości. Jak stajemy przed lustrem, mówić do lustra, mówić do siebie, mówić i śmiać się do siebie, poznać siebie samego. I wtedy będziesz widział, jak ciebie inni odbierają, tak samo jak siebie widzisz. Dokładnie tak. Także serdecznie wszystkim dziękujemy i do następnego. Bye.